Ceny pietruszki ostatnio mocno poszybowały w górę, więc nieuczciwi sprzedawcy będą chcieli sprzedawać o wiele tańszy pasternak w zamian za pietruszkę. Teraz pokażę Wam, jak się nie dać oszukać. Na samym początku wielkość. Jeżeli zobaczycie taką ogromną pietruszkę, to już wiecie, że to nie jest pietruszka, to jest pasternak. No dobrze, Panie Piotrze, ale co, jeżeli znajdziemy bardzo mały pasternak, który przypomina dużą pietruszkę? Pietruszka jest jaśniejsza od naszego pasternaka. No ale na straganie, na rynku czy w sklepie nie mamy skali porównawczej, dlatego zanim kupicie pietruszkę, powąchajcie ją. Pasternak ma. Taki słodki zapach, bardzo marchewkowy. Za to pietruszka pachnie mocno jak pietruszka. Zwróćcie uwagę na samą górę. To jest pietruszka, a to jest pasternak. Pasternak ma zawsze czarną obwódkę. Ponadto ta obwódka jest wklęsła. W przypadku pietruszki cała nać jest wypukła. Nie dajcie się oszukać i udostępnijcie ten film.